Szanowni Państwo, maj jest miesiącem europejskim. 1 maja minęła 10. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. 9 maja obchodziliśmy Dzień Europejski, a 25 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z tej okazji Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Europejską Akademią Dyplomacji oraz Fundacją Kazimierza Pułaskiego zainicjowało projekt, w którym kandydaci do Parlamentu Europejskiego odpowiadają na pytania o wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Pytania brzmią: jak pan, pani ocenia współpracę w ramach WPZiB oraz jaka jest przyszłość WPZiB? W pierwszym odcinku naszego projektu na te pytania będzie odpowiadała pani profesor Danuta Hübner. Zapraszam serdecznie do wysłuchania. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest wyrazem aspiracji Unii Europejskiej do odgrywania większej roli w świecie globalnym. Jest to godne wsparcia i Polska musi w tej polityce aktywnie uczestniczyć i popychać do przodu te sprawy, które są dla nas najważniejsze z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Gdy wybuchł kryzys na Ukrainie, wpłynęliśmy na europejską politykę wobec naszych sąsiadów bardzo znacząco. Nie możemy mieć jednak złudzeń, że szybko dopracujemy się jednolitej reakcji na wszelkie wydarzenia międzynarodowe. Nasze wartości są podobne, to z racji różnych uwarunkowań historycznych i politycznych nasze priorytety mogą być inne. Nie ma co nad tym rozpaczać, trzeba wykazywać wielką skłonność do dialogu. Natomiast przestrzegałabym przed samotnymi akcjami. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa to gra zespołowa, strategiczna, często delikatna. Wymaga współdziałania.